Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. I dzisiaj w końcu będę mógł wydać moje 200 tysięcy coinów, żeby otworzyć nowe summon unity. A tak dokładnie spróbować dropnąć nową altimkę Quantum Cameramana. No i zobaczymy, czy nam się to dzisiaj uda. Także ty, drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tutaj łapkę w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania. No i dobra, dostaliśmy update w tą sobotę, czyli dzisiaj, w sumie to wczoraj, bo nagrywam to o drugiej w nocy w niedzielę. I co zostało dodane, widzowie? Zostało dodane coś takiego jak deski. Tak, mamy deski, przeróżne deski. Możemy użyć je pod kół. Basicowo macie toileta. Chyba totalnie za friko, nic nie musicie zrobić. Możecie sobie normalnie na kiblu tutaj latać. Do zdobycia jest glitch toilet za samonowanie 10 mityków, drill za complete drill event, pumpkin za skończenie Halloween passa prawdopodobnie, VIP skateboard za posiadanie VIP game passa, lava za bycie w topce endless moda, diamond peel, jeżeli macie milion gemów na swoim koncie, Sigma Carry, tak, mamy Sigma Carry i Money Mech i one w ogóle, jak widzicie, mają tyle samo speeda i jump z powera i je, widzowie, możecie kupić sobie w sklepie. Money Mech kosztuje 800 Robux, a Sigma Carry 400 i szczerze, moim zdaniem Sigma Carry jest bardziej opłacalny. Kosztuje dwa razy mniej i wygląda zdecydowanie lepiej, bo widziałem ziomeczka, który miał właśnie tego Sigma Carry, więc polecam za 400 Robuxów, naprawdę mega spoko animacja. Dobra, co zostało jeszcze dodane? Speaker, Drill, Pencil, Clock, TV, Cameraman. Nie wiem, co to za nazwa, jest mega długa, aczkolwiek mamy nową jednostkę Exclusive, AOS, Splash, Slowing, zadającą 120 tysięcy damage'a, cooldown 0,2 sekundy, range 80. Powiem wam tak, w następnym tygodniu go przetestujemy, są przeepicki. AOE, Splash, Slowuje, cooldown kozacki, damage kozacki, po prostu świetna jednostka, powiem wam szczerze. I kosztuje 600 Robuxów, także naprawdę, uwierzcie mi, opłaca się kupić jak za tyle. I również zostało dodane coś takiego jak właśnie ta altimka. I teraz tak, jeżeli otwieracie normalne crate'y, basic crate'y, no to szansa na trafienie to 0,0002%, a z mythic crate'a to jest 0,004%. No i właśnie my dzisiaj będziemy raczej te i te otwierali, żeby zobaczyć, które będą bardziej dla mnie szczęśliwe. Plus zostało jeszcze dodane coś takiego jak autosamonowanie, czyli jak ktoś ma miliony coinów i nie chce wam się klikać, możecie po prostu odpalić autosamonowanie i samo będzie wam otwierało. To też taka ciekawostka. Więc co, nie gadajmy już może więcej. Tylko widzowie, odpalmy sobie lag buścika. Na pół godziny myślę, że starczy. 200 tysięcy coinów, myślę, że basic crate'ów otworzymy za 100 tysięcy i mythic crate'ów za 100 tysięcy, aczkolwiek wiecie, ja to zdanie często zmieniam. Basic, delayed, uncommon, rare, epic, legendary, mityki. Mityków w sumie też nie potrzebuję, więc auto sellujemy. Auto summon wyłączone, no i co, lecimy może basic crate'y. Otwórzmy ich parę, wiecie co, myślę, że nie będę otwierał jakoś. O, w ogóle mityk wyleciał, no dobra, fajnie się zaczęło, ale myślę, że wiecie co, tych basic sobie mniej otworzymy, bo jak ja pomyślę, ile to mi zajmie, myślę, że raczej te mityczne będziemy otwierali, bo tam mamy większą szansę, ale parę razy spróbujemy te basicowe też. Póki co, no kamera łumenki, nasze przepiękne lecą, bardzo fajnie, aczkolwiek, no czy dropnę? Szczerze, ja nawet nie wiem, czy dropnę godli, co dopiero altimkę, aczkolwiek mój znajomy na ponad milion coinów dropnął, udało mu się, dropnął tą oto altimkę, on ma zawsze farta, powiem wam, i jak zwykle wszystko mu się udało, tak samo ta altimka udało mu się dropnąć, więc serdeczny pozdro dla niego. A ja póki co otwieram, wiecie co, nie no, naprawdę, w sumie nie wiem, czy chcę otwierać te zwykłe. No otworzymy ich jeszcze parę, ale jak ja patrzę, co tutaj leci, no to jest kiepsko, szansa też jest bardzo mała, no naprawdę 0,004 teraz, no to jest strasznie mała, tu mamy 0,006, no to jest zdecydowanie większa. Więc chyba będziemy próbowali tamto, ale jeszcze to sobie z 5, może 10 razy otworzymy. Dobra, nic nie ma. Wiecie co, w sumie mogę wam pokazać, jak wygląda auto otwieranie. Musicie być na grupie Telantrika, Telantrik Development. Jeżeli jesteście, możecie sobie takie coś odpalić, klikacie auto summon i otwieracie po prostu. I teraz wam auto samonuje. Nic nie musicie robić, możecie iść się położyć, nie wiem, obejrzeć film, a to wam będzie samonowało cały czas. Tylko oczywiście musicie mieć coin na koncie. To sobie teraz przetestujmy tą opcję, zobaczymy, co nam tutaj ciekawego wyleci. Może jakimś tym sposobem wyleci nam altimka. Okej, glitch cameraman, kolejny mityk, bardzo fajnie, że wyleciał. Ale czy coś lepszego będzie? Ja powiem tak, jak trafię godli, będę zadowolony. Jak trafię godli, naprawdę jestem ucieszony, ponieważ przydałby się na losowanie. Kamera, tak, helikopter, cameraman, TV man, camera woman, DJ toilet. Okej, wydaliśmy już 15 tysięcy coinów. Wiecie co, otwórzmy sobie tak jeszcze 3-4 razy
i otwieramy Mythic Crate, bo tam jest większa szansa, szybciej otworzymy, a nie będziemy się tutaj męczyć godzinę z otwieraniem. No i kolejny glitch, okej, jakbyśmy liczyli mityki, no to dzisiaj już 3 mityki. Aczkolwiek, no wiecie, no ja je delaytuję, ponieważ no taki mityk kosztuje ile? 80 coinów w tych czasach? Przepraszam, nie coinów, tylko gemów. 80 gemów w tych czasach to nie jest dużo, uwierzcie mi. Także ja nawet tego nie zatrzymuję, ponieważ no nie opłaca się tego sprzedawać. Jeszcze jedno otworzenie, wyłączę auto otwieranie pyk i myk, 20 tysięcy coinów nam ubyło. No i niestety altimki nie trafiliśmy. Lecimy teraz na te lepsze krejty. W ogóle z tych nie da się trafić, prawda? No nie, z tych się nie da. Czyli mityczne krejty. Tu mamy na Axa prawie 0,5%, no i na tego ziomeczka 0,006. Czy chcę mityki zachowywać? Również nie. No to co? Może na start dyszka. Dyszka, pierwsza dyszka. I co my ciekawego tutaj mamy? No szczerze mówiąc, totalnie nic. Lecimy kolejna. Okej, mam upgrade Titana, no ale niestety też go delaytuję. Więc co? Ej, w sumie szybko to poleci z tymi mitycznymi krejtami. No to my to otworzymy za 2 minuty. Powiem wam, już nam tu było chyba 40 tysięcy w sekundę, 30 dokładnie. Ojojoj, large trochę poleciało TV menów. No te 200 tysięcy coinów zbierałem jakieś parę tygodni, a otworzymy je w zaledwie 10 minut. Dobra, kolejne podejście. Ninja Cameraman, Lurch Cameraman. Strzel tutaj teraz koniecznie łapę w górę i zobaczymy, czy dodasz mi szczęście. Lecimy. Czy widz daje szczęście? No dobra, pierwsze podejście nie. Trzech podejść. Uwaga. Dobra, widzu, dajesz szczęście. 3 mityki poleciały. Jakby to były jakieś jeszcze nowe, ucieszyłbym się, ale to są te stare, więc no ich nie zatrzymuję. Lecimy dalej. Kolejne podejście. Epiki, rare i legendy. Ja bym prosił tego godli, naprawdę, ja dużo nie chcę. Ja wiem, że altimki nie trafię, to jest nierealne, ale taką godli jednostkę jest szansa. Także otwieramy dalej, nie gadamy, lecymy. Mityk kolejny poleciał. Jakby liczyć te mityki dzisiaj, to jest ich trochę. Uwierzcie mi, no myślę, że z 20 już trafiliśmy. No dobra, może z 15. Otwieramy, już 60 tysięcy coinów. Jezu, jak te coiny ubywają szybko. 56 tysięcy coinów nam zostało. No to już 5 otworzeń tak naprawdę. Już 5 otworzeń nam zostało, więc otwieramy, nie gadamy. Szybki odcineczek, 8-minutowy wyjdzie akurat. 36 tysięcy coinów, ostatnie 3 otworzenia. Widzu, kurczę, powiem wam, zestresowałem się. Otwórzmy parę razy może pojedynczo. Może to jest taktyka pojedynczo otwieranie i drobiazg lepszy. To możemy tak zrobić. Otwórzmy sobie teraz pojedynczo auto on. Okej. Okay. Pojedyncze otwieranie. Zobaczmy, co będziemy mieli. Large Cameraman, witam cię przyjacielu. TV Man, no, ciebie nie witam za bardzo, nie witam. No, znowu ty kolego, ja cię tutaj nie chcę. Daj mi coś innego, no stary, ja ci coś powiedziałem, czemu mi ciągle wylatujesz? Widzowie, on mnie nie słucha, on mi cały czas wylatuje, on mnie w ogóle nie słucha. O, a Large Cameraman, no ciebie lubię przyjacielu, witam. Ciebie również lubię kolego, mityk. Kolejny mityk, spoczko. A ten znowu, TV Man. Dobra, wiecie co? Gasimy zaraz auto i otwórzmy ostatnie 10 tak szybko. Po prostu 10 naraz, żeby sobie sprawdzić, czy ostatnia dyszka jest wartowna. Także gasimy auto off. Ostatnia dyszka, widzu, pamiętaj, łapa w górę. Pyk. I czy mamy altimkę? No niestety, 200 tysięcy coinów wysamonowane, nie mamy ani godli, ani altimki. No ale nie dziwmy się, no 0,06. Jedno otworzenie 1200 kosztuje, 10 otworzeń 10 tysięcy w sumie, no to pewnie bym musiał mieć, nie wiem, z milion albo 10 milionów coinów, żeby trafić. Czyli naprawdę nie jest to łatwe. Ale spokojnie. To, że nie trafiłem, nic się nie dzieje, nie jestem zły, na pewno sobie go jeszcze ocenimy, pokażę wam, co ten ziomo robi, bo wam nie pokazałem. Jest to nowa altimka, AOE Slowing Bariera. Ma stun timey, ma damage'a, no sami widzicie, 250 tysięcy na sekundę. Ma slowowanie 70% oraz range'a 90%. On jest lepszy od UTCM'a. I z tego co wiem, nie wiem, czy nie jest aż za dobry, ponieważ upgraded Titan Clockman ma 15 tarcz, a ta nowa jednostka ma Infinity, czyli co? Nie dostaje stuna. Jedyne czego nie wiem ile zajmuje on miejsca, bo jeżeli zajmuje tyle, co na przykład, nie wiem, Drill, no to jest kiepsko, ale jeżeli zajmuje tyle, co na przykład UTCM, to jest 2 razy lepsze od niego. Więc prawdopodobnie w następnym odcinku sobie go przetestujemy. A póki co to na tyle dzisiaj. Na ekranie teraz macie zwycięzcę ostatniego losowania. Serdecznie mordeczku ci gratuluję. Nagroda została już wysłana od ciebie mailboxem. I co by tu dzisiaj widzowie rozdać? Myślę, że sobie rozdamy dzisiaj gemy. Po 2,5 tysiąca dla 2 osób. Jeżeli chcecie wygrać, łapa w górę, subskrypcja i komentarz z waszym nickiem w opisie. A póki co to na tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Życzę wam wspaniałego dzionka albo wieczoru. I słyszymy się w następnym odcinku. Siemanu!